Cześć, dobry Tomski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen. Dalej jesteśmy w mieście i chyba to jeszcze trochę potrwa. W takim razie pogadam z Alvaro. I'll take a wild guess. You want a weapon. I have a couple for sale, if you tell me what you're after. Pokaż co masz, na pewno razie zapytamy o to. Co ty ciekawego tu sprzedasz? Miecz dwuręczny, w zasadzie ja mam miecz jednoręczny długi. W takiej samej, z taką siłą, samą siłą, co się nie opłaca. Zobaczmy dalej. Korteks, machczeta, kusza, o proszę, kusza myśliwska, obrażenia kłute 75. To jest coś już, moi drodzy. 75 obrażeń, ładnie, tu ma 25. Dzięki temu mógłby może nawet kula zabić. Surowe stalowe ostrze, to niekoniecznie. No ale tą kuszę myśliwską to bym wziął. I te 5 punktów do siły to po prostu sobie dodamy u trenera. Więc tak, sprzedamy sobie na pewno strzały za to. Mamy dużo złota, więc spokojnie nas na to stać. I przy okazji mamy tutaj też jeden przepis, który moglibyśmy sprzedać. Tak samo to. Pięknie. Dokonaj wymiany za 476 sztuk złota. Ten twój kowal pracuje jak mrówka. Your smith's a hard worker. Lots of work means lots of profit. We're about the only ones doing well here. So we have to take the work while we can. Your smith looks like he's about to collapse. Walter? He's as strong as an ogre. Even ogres fall over at some point. I'm not a tyrant, you know, but the work has to be done. Mogę zastąpić Waltera. I can take over from Walter. No thanks. I know Walter, and most of the work is done. But if you could find me someone to help with blade sharpening and a bit of wood chopping... Who can help you with those jobs? There are a couple of servants here in the merchant's quarter. If you can find them and pay them to work for me, that'll take the strain off Walter. Here's a bag of gold for the servants. It doesn't get delivered, I'll know. Harbor Town is a small place, and the gates are sealed. Does this mean Walter will get a break? As soon as he's finished Marcello's blade, he can stop. Dobra. Tym będziemy mogli się w takim razie zająć w pierwszej kolejności nawet. Spróbujmy to otworzyć. Hello, patrzcie na to. Dobra, zapisywanie. That didn't do it. Nawet też mnie nie widzą. It broke. To jest po prostu piękne. Jeszcze nie, przez przypadek nie to kliknąłem, co chciałem. Damn. Ale ja mam farta. Cały czas trafiłem odwrotnie. No to co, spróbujmy wejść w takim razie. What do you want here? Kufer Alvaro. A, już myślałem, że mi się to uda. No, nie. Dobra, jeszcze raz. O, pięknie. Co ty masz tu wewnątrz? Glewia, broń drzewcowa. Ja. To roślina many. Pięknie. O! Prawie mnie nakryliście. Co tu jest? Młot kowalski. Glewia mi się przyda, będzie można sprzedać wtedy. Warsztat złotnika. A co możemy zrobić w tym miejscu? Pierścień siły, no proszę. To już bym mógł wykonać, a to mi jest potrzebne. Teraz tak, grudka złota. Tu wymagane jest trochę więcej. Jeżeli bym zainwestował sobie w pierścień siły, nie musiałbym inwestować plus 5 w statystykę. No ale najchętniej bym chciał zainwestować sobie jednak... Wiecie co, poczekamy jeszcze, bo aż tak nas... Aż tak się nam nie śpieszy. I teraz będzie trzeba znaleźć... pomocnik kowala. Hej, jest robota. Are you looking for some work? What? Alvaro has some work needs doing. The old man sent you. What does he want? He needs some blade sharpening. That suits me. A jestem ciekaw, czy udałoby się zaprzęgnąć do pracy tego człowieka, który tam siedział, wiecie, i prosił o jakąkolwiek pracę. To było w sumie ciekawe. To niego. A to jest główna, to jest główne wyjście do miasta. Tu można wejść? Można, najwidoczniej. Teraz skóra dzika sobie od razu weźmiemy. Jest dużo więcej takich miejscówek do zbadania niż się spodziewałem. Wiecie, nigdy nie byłem już w tej części miasta. Tutaj questy mi się zazwyczaj... Znaczy gra mi się nudziła. Wow. Okej, witamy na szczycie, na bramie. Strażnik, już myślałem, że będzie kolejna osoba, którą można pogadać. Już się przestraszyłem.
I tam sobie ktoś usiadł jeszcze. Może to też będzie... pomocnik kowala, świetnie. Hey, you. You looking for a job? Might be. What do you want doing? Alvaro needs some wood chopping. Yeah, all right. I'll get started. Pięknie. No to co, od razu mamy wykonane i może Alvaro nas nauczy kowalstwa na trzecim poziomie. Przy okazji, jak to będzie wyglądało? Więc tak, mamy kowalstwo faktycznie, alchemię na drugim. Mam 15 punktów, więc będzie 5, 5 i 5. Idealnie. No, pogadamy najpierw z Alvaro. Służący, o których prosiłeś, już zaczęli pracę. The servants you wanted are now at work. Excellent. You've earned my trust. Keep the rest of the gold. 20 sztuk złota dla was. Very generous. It was a fair wage. If you want to beg for more money, sniff round Master Belshur in the gutters. Okej. Okay. Ciekawe, co on by nam powiedział. No i teraz powinieneś móc mnie szkolić. Dobre wieści. Good news. Oh, what's that? Alvaro says you can take a couple of days off. That doesn't sound like him. You just need to finish the blade staff for Marcello. I've already finished the staff. It's been in the cellar for a while. Alvaro's really got the hots for getting this delivery. Well, thanks for your help. If you need anything... Maybe another time. Thanks for the break. Did me the power of good. One hand washes the other. Potrzebuję twoją pomocy. I need your help. What's up? Możesz mnie czegoś nauczyć? Can you teach me anything? If you're ready, I'll teach you the art of smithing. Pięknie. Pracujesz też z artefaktami? Do you also work on artifacts? Whoa. If you found something, you have to hand it in. I do. Do you know what the order will do to you if you keep artifacts? You'll get recruited and bang. Straight to the monastery. I can take care of myself. It won't just be you. I work on an artifact, I'll be in the same boat. And I'm not having that. I'm just a smith, remember? Chodzi o glewnie Marcello, czyli co, nie nauczysz mnie kowalstwa na trzecim poziomie? Marcello. The one I forged? Yes. Why is it so important? Alvaro wants to use this gift to make an important friend in the order. A więc do tego czasu będzie trzymał glewnie w bezpiecznym miejscu. He'll be keeping that blade staff safe then. Well, you'd think so, wouldn't you? But? Alvaro wears the key for the chest on his belt, but the cellar lock, it's old and rusty. A child could pick it with a piece of wire. That's Alvaro, won't even pay for a new lock. Why is it you want to know? None of my business, but maybe I can help. Dobra, no pociągniemy ten quest. What else can you do? Już mamy tą grę. I can tell you Alvaro tends to creep around the house at night. Sleepless man. Probably up, counting his earnings. How would someone get into the cellar? In theory, as quietly as possible. And if Alvaro is awake, wait until he's not around. Czego możesz mnie nauczyć? What can you teach me? Jest! Pięknie, da się to zrobić w takim razie. I want to forge a two-handed sword. As my old teacher Max used to say, you have to make the hammer dance on the glowing blade. Fast. Precise strokes. When you hear that special song of the unfinished blade, you're doing it right. That is how you bring out the very best properties of the metal and create a true masterpiece. Old Max knew a thing or two. Dobra, reszta nas nie interesuje. Rud też dla niego nie mamy, ale... I need a blank. Teraz prawdopodobnie otworzyłeś nam nowe możliwości związane ze złotnictwem. Chciałbym zobaczyć ten. My w sumie już wiecie, na trzecim poziomie to kowalstwo. I nie, nie otworzyło nam się nic. No dobra, ale mam nadzieję, że to się przyda, bo później naprawdę można fantastyczne rzeczy robić. I przy okazji jeszcze pogadamy. Alvaro, no może na temat tej glewi? Nie. Dobra. Glewia. Kostur wykonany przez kowala Waltera. Wygląda jak kosa rozłożona. Na razie sobie zrobimy tak i tak. Pięknie. Ciekawe, gdzie jest ten Marcello. And what are you doing creeping about round here? Let me guess. You're lost, right? Tak się tylko rozglądam. Just taking in the sights. Yeah, right. Just don't be thinking you can take me in. I'm not the gullible sort. I don't know you. Make sure I don't need to get to know you.
Okej. Okay. Słyszałem, że więzicie poszukiwacza skarbów. I've heard you're holding a treasure seeker prisoner. That's right. And he's staying here. Unless the bastard talks, of course. Co takiego poszukiwał? Co do tego poszukiwacza skarbów? About this treasure seeker. A co jest oskarżony? What is he accused of? He isn't a treasure seeker. He's a treasure stealer. And he's gonna stay locked up until what he nicked turns up. Until Carrasco has three artifacts, three golden bowls in his hands, then this thief isn't going anywhere. W takim razie, no, mamy questy, które się trzeba było zazębiać. Będziemy musieli znaleźć te, w takim razie te trzy misy. Mamy jedną. Jest jakiś sposób na to, byś zapomnieli o sprawie i go wypuścili? Isn't there a way you can forget all this and let him go? Are you trying to bribe me? Until Carrasco tells me differently, no one is going in there. And Ulf isn't setting foot outside until I know what's happened to these three bowls he got his hands on. Więc my znaleźliśmy Ulfa. Miałeś wcześniej problem z ludźmi Dona? Have you had problems with the Don's men? Of course. They're just waiting for the chance to snatch the town back from the Order. Take a look at that guy skulking across the street. Goes by the name of Tony. Isn't the sharpest tool in the box. He's been hanging around for days. Thinks I haven't noticed. He's scoping the place out, waiting for a chance to break in. Someone needs to curb his curiosity, but I can't leave my post. Nie będziemy tego questu brali. Albo możemy wziąć, tylko nie zrobimy tego, żeby go wyrzucić. That would be appreciated. He isn't a pretty sight to look at all day. Although I would be interested to know what he's after. Możemy wykonać zarówno questy dla jednej strony, jak i dla drugiej. Z tego co widzę, Tilda. Kolejna postać, z którą możemy pogadać. Matko Boska, ile tu jest? Elsa. Krowa nazwana Elsa, albo jakieś inne zwierzę, krowopodobne. Dobra, zielony niż, świetnie. Tam do góry by się jeszcze dało wejść. Gdzie co, czemu by troszeczkę to nie poeksplorować? Dokąd mnie to wszystko zaprowadzi? O, patrzcie, da się przejść tędy, świetnie. Do tego mistrza zakonu trzeba byłoby się jeszcze udać. Zielony liść, dziękuję. Właśnie stanąłeś na nim. Kolejny grzybek. Dokąd mnie to zaprowadzi? A, to są koszary. No dobra. Jagódki. Roślina lecznicza. Świetnie, że mogę tak sobie siedzieć tutaj dookoła i wszystko ściągać. Jestem ciekaw też, kto mógłby mnie w takim razie nauczyć tutaj obróbki szkielet. Obróbki metalu. O, i proszę, proszę, miejsce do kopania. Jak miło, przez przypadek to kliknąłem. Mi się wydawało właśnie, że jest taka ziemia trochę jaśniejsza. Co mnie to interesujące. A to może być coś cennego, bo to dobrze schowane jest. Ta animacja jest zdecydowanie zbyt długa. Ona trwa ze 30 sekund. O, i można otworzyć, świetnie. Proszę, proszę, skradanie się plus 1, mikstura leczenia i złoto. Pierścień dotyczący skradania się. A ciekawe, czy da się go zrobić w ten sposób, żeby jeżeli go założymy, to da nam od razu podstawową umiejętność skradania się. Tak! Więc nie musimy się wtedy uczyć tego. Super! Wow. Dobra, no to jesteśmy złodziejem na zawołanie tak naprawdę, wtedy kiedy będzie potrzeba. Rewelacja. Halt. You're not coming in here. Commandant Carlos has summoned me. I know. I've been expecting you. Then are you going to let me in? Wouldn't be doing my job if I didn't. Co to za budynek? What's this building? It's our guardhouse. And the headquarters of Carlos, the commandant of the town. Jak zostać wojownikiem zakonu? How did you become a warrior of the order? I volunteered. Conscripts usually get sent to the temple ruins after training. I'd rather take guard duty in town any day of the week. They actually tried to make me become a mage. A mage? I mean, really? All that messing around with magic. It's not natural. Dobra, ty raczej nic nam ciekawego nie powiesz. Z komendantem Carlosem też raczej nie mam ochoty jeszcze rozmawiać. Chciałbym dopiąć te zadania do samego końca. I nadal nie znaleźliśmy tego Doyla. Może on jest gdzieś obok wejścia, w którym dostaliśmy się do miasta?
Nie wiem, zerkniemy tam. Bo tą część całą sobie tutaj sprawdziliśmy. Tamtej górnej części miasta też nikogo nie było. Hey, sweetheart. How about I make a real man of you? Once you get some lily loving, you'll never look back. Ile to będzie kosztować? How much will that cost me? Oh, when I'm finished with you, you'll feel like bathing me in gold. But a couple of gold coins will do for starters. To jest chyba podpucha, ale dobra, chodźmy. Good. Let's go. Then follow me. Let's set you a course for heaven. Cudowne chwile z linii. Myślę, że to może być podpucha. Albo i nie, bo ono mnie prowadzi do łóżka. Okej. Okay. Well, here we are. So. Doświadczenie. Here we are. You just relax and get yourself comfortable. And let me work my magic. Dobra. Quest główny Ryzena. Przeleć wszystkie dziwki w mieście. Well now, can't you rock the boat better than any storm? Right. Any time you want to set my sails, you know where to find me. Yep. Don't be a stranger. I wish I had the spare time you seem to have. Postawić moje żagle, wiesz, gdzie mnie szukać. Ja się cieszę, że z 100 punktów doświadczenia, które mogliśmy łatwo nabyć dzięki temu. Dobra, tam już byliśmy. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Doyle. Może tutaj gdzieś siedzi. Dargo. Z nim jeszcze nie gadaliśmy w sumie. Mo. All right there. Kim jesteś? Who are you? Mo. I work for Dargo, delivering meat. I see. That's a tough job. Yeah. Especially as I remove offal, keep the butcher's shop clean, render fat, and fetch cattle. If you don't want anything, can I get on? I've got a lot to do. Słyszałeś coś o łamaniach w mieście? Heard anything about the break-ins? You think because I do deliveries, I'm in on them? I don't care about valuables. I care about music, beer, and keeping out of trouble. Sounds idyllic. No dobra. Ty raczej nam niczego ciekawego nie powiesz. A powiedzmy Drongal. If you're looking for your cow, Dark-el. You're in the wrong place. Only cows we've got are already cut up, and the pieces belong to the order. Why would I be looking for cows? Farmers come here all the time to find their cows. Where's Daisy? I lost Moo Moo. Bloody nuisance. Why do they think you've got them? They come in saying I've taken them. I don't take them. I slaughter what I'm brought. The order tells me to slaughter cattle, so that's what I do. Mo will tell you the same. Sporo się tu dzieje. This place seems busy. This slaughterhouse is a gold mine. But all the profits go to the order. All the meat goes out to feed people. Baxter, next door, he does the books. Pays me, sends the rest of the order. They do make the operation run smoothly. Mogę kupić trochę mięsa? Can I buy some meat? Buy what you want if you can pay for it. I have meat by the piece and sausage. Let's talk business. Zobaczmy, czy masz coś ciekawego. No faktycznie ma sporo tego i nawet można by... kupić składniki do ugotowania czegoś konkretnego. Potrzeba przygotowaniu. Ale mamy łyżkę. To nic nie będziemy od niego brali na razie. Doyle'a dalej jak nie było, tak nie ma. Jest Rodriguez. Marynarz. Dobra, musimy przejrzeć w takim razie tą część. Bo on może być gdzieś tutaj. Filus. A, i jemu powiem, że może jest praca gdzieś. Finn. Tell someone who cares. Totalnie. Paweł. Widziałem cię w jednym z okradzionych domów. You were seen in one of the houses that was burgled. Actually, I've been in more than one. That doesn't make me a thief, though. We'll see. Okej. Okay. Co się mi tam pałętasz pod nogami? Well. Co mu też za bardzo pokazać nie mogę. Flavio, potrzebuję kilku rzeczy, to też nie i będę się teraz tak kręcić i szukać, bo nie wiem za bardzo gdzie jest ten koleś. Cole, możesz mi coś ciekawego powiedzieć? Nope. Zapada już zmrok, więc powiem... O, czekajcie, tu jest ktoś nowy. Kat! Proszę. Dziękuję. Oh crap. What do you want? You're looking for Leonardo? I'm Garth. I work for him. Hey, you. Yeah, you. Yeah.
I seen you about. Nosing in everyone's business. People don't like people's noses being stuck into other people's business. People like that get hit. By people. Hand over the packages you took. Sure you want to do this? Absolutely. Then you leave me no choice. Garth, get him! Shut his flapping mouth. Time for a little lesson. Yeah! Okej, z dwoma na raz to już będzie trochę bardziej problematyczne. No, doskonale. Z dwoma na raz. I przy okazji ma też tarczę bojową. Kapter, wszystkie te... Dobra, nieważne. Zardzewiały miecz. Tego już nie okradłem. Dobra, a teraz powiedz prawdę. Now let's hear the truth. It's Cutter's fault. He made me do it. He did, he did. He wanted me to set aside some weed for him. Just a bit. What did he give you for it? Me. And some gold. But it wasn't much. And I haven't any left. Please don't tell Carlos. I couldn't hack it in the monastery. I'm not cut out for it. I have allergies. Just get out of here. Thanks. Pięknie. No i Cutter. A teraz zacznij gadać. Now start talking. Look, I didn't mean to step on the Don's toes. You stole his weed. That's pretty much stomping on them. I wasn't going to sell it in Harbour Town. Then where? Just in the monastery. They all love a bit of Bruegel up there. You should remember it's the Don's Bruegel. They're rich up there. Loads of gold. It's all that poking around in the ruins. Kto jeszcze był zaangażowany w przemysł zioła? Who else is involved in this Bruegel smuggling? Just me. And I'm supposed to believe that? Believe what you like. Okej. Na razie nie będziemy go pytać o rozwinięcie umiejętności walki, ale cieszę się, że udało się w takim razie go znaleźć, tego gata, bo powiem wam, że to trochę mnie już martwiło, że ja nie mogę jego znaleźć. Z kolei, no i spróbujmy może przespać w jednym z domów, bo się robi ciemno. That's not your bed. No weź się zlimitujesz. Może tobie tu się uda? O. I'm watching you. Super. Na pewno się nie uda. Dobra, gdzie ja się mogę przespać? Goddammit. Tu było chyba jedno miejsce gdzieś, prawda? Jeszcze raz na górę. Nice, łóżko. No i takie ładne, duże. Pięknie, śpij do rana. Wreszcie nikt mnie nie wykrył po raz pierwszy. Jeszcze przy okazji jeszcze mi się czkawka odzywa. Dobra. Tu w takim razie mam wszystko załatwione. Ustaliliśmy już, kto obrabował paczki z ziołem. Zabraliśmy te paczki z ziołem przede wszystkim. Ale jeszcze nie znaleźliśmy tego kolesia, który jest podejrzewany o włamania. Zobaczmy tutaj. O proszę, kluczyk zadziałał. Wow. Kufer ze skarbem stalowo-brodego. Hello. Może być ciekawe. Stary dokument, bardzo stary, zniszczony kawałek papieru. Kielich ze złotem, ząb, wytrych i rum. O, tak średnio, ale zobaczmy, co to za papier jest. W takim razie. Nie ten ptak zjadł robaka, co bezczynnie siedział. Północny wschód na wschód. Stary grób będzie wiedział, guess. Uwaga. To jest jakaś notatka, która pewnie ma nas naprowadzić na coś konkretnego. No ale będzie trzeba się chyba troszeczkę głębiej rozejrzeć. Rolnik. Elias. Kostar. Fuller. Nie wiem za bardzo, gdzie szukać tej osoby, wiecie? Tu mamy Delgato. Doyle'a. Strażnik. Może ten? Też nie. On pewnie też gdzieś siedzi, wiecie, ukryty, zbunkrowany i wy już pewnie wypisujecie mi w komentarzach: Ragnar, ty taki, taki ślepolcu, nie zauważyłbyś nawet wielkiej krowy stojącej w twoim pokoju. No ale trudno, naprawdę go nie widzę.
trzeba sprawdzić sobie tutaj i pójdziemy powiedzieć no temu naszemu ziomkowi, że znaleźliśmy zaginione paczki i ustaliliśmy sprawcę. Dzięki temu pewnie będziemy mogli się nauczyć kradzieży na trzecim poziomie. Rukor. Jeszcze raz sobie zajrzę tutaj, wiecie. A może faktycznie gdzieś tu siedzi, tylko ja go nie widzę. Nie no, jak w W, nie ma go. Dobra, to wracamy do tamtego gościa. I pogadam z nim. Zobaczcie, będę się poruszać podskokami, bo trochę szybciej. Zresztą mnie denerwuje już nie. Czasem to powolne chodzenie. Tu jest jeszcze ktoś, kto siedzi. Erikson. A, ale Erikson został wywalony z burdelu, więc dlatego tutaj siedzi. No dobra. W takim razie tutaj na górę, będzie szybciej. Tilda, może ty masz tutaj coś? If you want it, I've got it. If you're here to buy, welcome. If you're here just to look or to beg, get out. I'm trying to run a business. Jaki miły. Pokaż swoje towary. Show me your goods. Sklep z żywnością. Bardzo dużo wina. To mnie cieszy. Później będzie trzeba się tym zagospodarować. O, zobaczmy. O, na przykład każda z miksturek wymaga wina. Ale wina mamy na razie dużo. No to aż takich, powiedzmy, potrzeb nie mamy. Co prawda możemy mieć też chyba, mamy też sporo w ogóle tych dużych mikstur. Świetnie. Jeszcze się rozejrzę, może tutaj faktycznie ktoś będzie. Strażnik. Też jest strażnik. Nie, niekoniecznie. Może na górze jeszcze ktoś jest. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ten koleś. Prawdopodobnie będę musiał zajrzeć gdzieś do neta, żeby go znaleźć szybko. Pomocnik z Kowala, Gat. No i teraz powiedzmy naszemu nowym kompanowi Łasicy o wykonanym zadaniu. Gat pracuje z Cutterem. Gat's working with Cutter. Cutter? He lets us pay him so we can work in peace and then he steals from us. That bastard had sucked bog bodies if he thought there was money in it. What about the packages? Did he have them on him? We need those packages. Tak, mamy. Here are the packages you wanted. Good work. A lot of gold is coming your way. No i pięknie. 100 sztuk złota. Zabiłem Gata. What? Powiedz mi, jak golić kupców. Come on then. Tell me how to fleece the merchants. Right. There are two worthwhile targets. There's Conrad, the goods merchant. He buys from the farmers and sells at a big profit. And there's Alvaro, the weapons dealer. Since the only smith in the town works for him, he dictates the price of weapons. How do I collect from the two merchants? First, get an overview. Talk to them. Perhaps even buy something. You have to find out what's keeping them busy, what problems they have, and what weaknesses. We know their weaknesses. We can use that against them. Weź złoto od Alvaro, weź złoto od Konrada. Odkryłem, że Alvaro trzyma w piwnicy glewię, na którą ma chrapkę jeden z jego... kogoś tam. I discovered that Alvaro has a blade staff in his cellar that his prized customer really wants. Sounds like an opportunity. I assume that Sid and Delgado have taught you the necessary talents for removing objects. Well, if not, you should catch up. Get a bit of advice from them. And what do I do with the blade staff? You'll give it back to him, like any upstanding citizen would. Of course. Not without pocketing an appropriate reward. And Alvaro will play along with that. He's a businessman. As long as you aren't too brazen, he'll consider it. Mm-hmm. Nie zabiłem Gata, więc nie wiem czemu ta... I lost Garth. Well, that's a screw. A, że zgubiłem. So what can I do now? Right. Think. We haven't lost yet. Garth will still meet with his partner. You have to find him. Where should I look? Probably somewhere in the gutters. In a house, in a hideout. Look for him in the gutters. Okay. Znowu zadanie, ale... What? Dobra, coś się tu porąbało z tym zadaniem, naprawdę. Idziemy teraz do Alvaro w takim razie pogadać z nim. No i powiemy, że mamy jego glewie.
Na pewno zainteresuje cię to, że znalazłem glewię. Może jeszcze coś kupimy, zanim my to powiemy. Na przykład bełty. W ilości olbrzymiej. 200 sztuk bełtów. Choć nie, bez jaj. To nie potrzebujemy. Dobra, na pewno zainteresujecie, że znalazłem glewię. I heard you lost Marcello's staff. You'll be interested to know I found one. Just found it, did you? Wasn't in my chest, was it? It's a staff, and it's yours. That's what I'm saying. You rotworm. You're asking me to pay for my staff. Możesz to uznać za znaleźne. There's a reward for me finding it. You're a piece of work, you are. Pretend to care about Walter. You're just interested in yourself. It's just a bit of gold. Add it to your next deal. And to think I thought you were all right for an outsider. A potrzebuję jeszcze trochę złota na pokrycie moich wydatków. 50 sztuk złota. Jestem, inaczej poprosił o znacznie więcej. Nie będziemy zbyt bezczelni. I am. Or I'd have asked you for a lot more. Just sling your hook. Pięknie. Zadanie wykonane, glewie oddano. W sumie sporo doświadczenia. Doskonale. I myślę, moi drodzy, że teraz zajmiemy się tym sklepem, który da się obrobić, ale najpierw pogadamy z tą panią, która sprząta przed sklepem. Więc dzięki za wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!